Cześć! Chciałbym dzisiaj pokazać Wam test, który prawdopodobnie przyda Wam się w Waszej praktyce fizjoterapeutycznej. Cały test będzie dotyczył problemów ściany klatki piersiowej, czyli jeśli zgłaszają się do Was pacjenci z bólem po którejś ze stron. Taki test prawdopodobnie pozwoli Wam wykluczyć niektóre dość poważne patologie, które mogą dawać objawy właśnie w tym miejscu. Kiedy będziemy go wykonywać? Przede wszystkim wtedy, kiedy ból będzie dotyczył samej ściany klatki piersiowej, a nie wtedy, kiedy będzie on pochodzenia trzewnego. Więc po wykluczeniu bólu tego typu możemy zastanawiać się, skąd on pochodzi i jakie jest to jego pierwotne źródło. Test jest niesamowicie prosty w wykonaniu. Jedyne, czego potrzebujemy, to niski stołeczek, na którym może usiąść pacjent. Prosimy go jedynie o to, by wykonał zgięcie doboczne, ręce wzdłuż tułowia i do jednej i do drugiej strony, bez względu na to, po której stronie odczuwa dolegliwości. Test możemy uznać za dodatni, jeśli w trakcie wykonywania tego testu objaw bólowy się pojawi bądź po prostu się pogłębi. Czego tak naprawdę będziemy tutaj szukać? Oczywiście w zależności od tego, do której strony wykonując ten test pacjent będzie odczuwał dolegliwość, będzie to świadczyło o zupełnie innym źródle. Także spróbuj, Monika, teraz jeszcze raz po jednej strony i powiedzmy, że odczuwasz teraz dolegliwości po stronie wklęsłej. No, odczuwasz dolegliwości. Zdecydowanie. Powiedzmy, że ktoś, kto będzie miał tutaj dolegliwości, będzie to odczuwał znacznie bardziej niż Monika. Jeśli boli po stronie wklęsłej, najprawdopodobniej nasz pacjent cierpi na neuralgię międzyżebrową. Jest to schorzenie, które bezpośrednio jest związane z uciskiem nerwów międzyżebrowych, z tym, że akurat o jego pochodzeniu powiemy sobie za chwilę. Jeśli ból pojawia się przy zgięciu dobocznym, ale po stronie przeciwnej, raczej będzie świadczyło to o dość poważnych patologiach związanych bezpośrednio z zapaleniem opłucnym. Jeśli z kolei ból pojawia się bez względu na to, czy pacjent pochyla się do jednej strony, czy też do drugiej, podejrzewamy raczej złamanie bądź pęknięcie żebra. W każdym razie, jeśli próbujecie zakwalifikować waszego pacjenta do wykonania jakiegoś zabiegu terapii manualnej, czy też masażu, sam objaw związany z neuralgią międzyżebrową nie będzie jeszcze wystarczający do tego, żeby takie działania podjąć. Dlaczego? Dlatego, że neuralgia międzyżebrowa sama w sobie też może być wywołana przez kilka różnych czynników i oczywiście może to być związane bezpośrednio z urazem bądź skurczem tkanek miękkich, m.in. mięśni międzyżebrowych, które mogą tkankę nerwową uciskać. Oczywiście mogą to też być dość duże zmiany zwyrodnieniowe, które też będą wpływały na samą przesuwalność nerwu, ale trzeba też zróżnicować je m.in. z takimi patologiami jak cukrzyca, mocznica, półpasiec, bądź też braki witaminy z grupy B. Oczywiście w dwóch pozostałych przypadkach, wtedy kiedy ból pojawia się z obu stron bądź tylko po stronie wypukłej, stany pacjenta tutaj mogą bezpośrednio wskazywać na dość mocne przeciwwskazanie do wykonania jakiegokolwiek zabiegu i potrzebne jest wykonanie badań dodatkowych, w tym najprawdopodobniej diagnostyki obrazowej. Myślę, że takie narzędzie jest dość cenne w takiej praktyce, kiedy pomaga tak naprawdę szybciej pacjenta skierować na jakieś właściwe tory leczenia. Tak naprawdę pozwala zagwarantować pacjentowi i też Wam większe bezpieczeństwo. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Was do tego, żebyście dalej zgłębiali temat diagnostyki. Uważam, że jest niezwykle potrzebny w praktyce każdego fizjoterapeuty, czy w ogóle praktyki pracy z ciałem. Jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej materiałów dotyczących diagnostyki, czy też jakichś propozycji terapeutycznych, łapka w górę. Zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, zostawiali też swoje lajki na Facebooku i oczywiście czekamy na Wasze komentarze na naszym blogu www.projektmasaż.pl. Dzięki!